Czekaj, muszę się chwilę uspokoić. Dobra. Żeby się ścigać, nie potrzeba żadnego prawa jazdy, wystarczy licencja wyścigowa w zupełności. Można zobaczyć na stronie PZMOT. Przyznam szczerze, przez przypadek gdzieś tam wyczytałem, to jest mój pierwszy sezon. Przyjechałem na tak... porwały mi emocje, przyjechałem zrobić licencję, zobaczyłem tor, zobaczyłem relacje z poprzednich rund i stwierdziłem, że chcę spróbować. Chciałem doskonalić moje umiejętności za kierownicą. Przy okazji, jak się uda, to oczywiście chciałbym wygrać. Samochód to BMW E36 2.0, motor 6 cylindrów. Jest najlepszy dlatego, bo jest tani w budowie, tani w zakupie. W tej klasie jeździ 14 kierowców, już w takich samochodach, więc wygrywa, tak, można powiedzieć, najlepszy kierowca, no bo wszyscy mamy bardzo podobne samochody. Dużo kurzu, szybka, duża zmienność akcji. Tego nie ma w rajdach. Tutaj jest naprawdę co robić. Jest o czym myśleć. Myśli się krótko, ale intensywnie. W rajdach trzeba to myślenie rozłożyć na duże kilometry i dłuższy czas. I to może wyróżnia tą dyscyplinę wśród innych dyscyplin sportowych, że naprawdę tu się szybko i dużo dzieje. Generalnie syn jeździ i tak startujemy razem. Myślę, że przede wszystkim zabawa. Ja to traktuję czysto jako zabawę. W tym roku zobaczymy. Na razie celujemy w pudło. Po prostu jeździmy.